Dobre, zaczynam mój dzień jak zwykle od L-glutaminy. Często się pytacie o tą L-glutaminę. Biorę ją na pusty żołądek, świetnie za łata jelita. L-glutamina to jest aminokwas, przydatny dla tych również, którzy właśnie ćwiczą lub dla tych, którzy chcą właśnie zaleczyć jelito. Ja sobie do tego biorę leci wszystko. Tyrozyna i co jeszcze? I chrom. Tutaj mam także chrom i L-glutaminę, oczywiście z Prozis. Link gdzieś tam pod filmem będzie i kod zniżkowy na 10%. Możecie zamawiać z Polski, z UK, w każdym kraju, także spokojnie. A tyrozynę kupuję ze Swansona. I biorę to sobie właśnie na pusty żołądek, popiję L-glutaminę rano. Zapomniałam o probiotykach. Mam tutaj te probiotyki, ale zwykle kupuję z Prozis, mi się skończyło, muszę zamówić. Jakoś na dniach zamówię z Prozis, a te miałam z Biocult. Preferuję te z Prozis, powiem szczerze. Lactobacillus i Bifidobacterium. Także probiotyki zamawiam również z Prozis. Cześć kochani! Teraz się mogę z Wami przywitać, jest właściwie wieczór już prawie, jest za 25 czy za 15:05 wieczorem. Przyszłam właśnie z siłowni i chciałam Wam dzisiaj w tym vlogu, chciałam Wam powiedzieć moje przemyślenia na temat faktu, że kilka dni temu skończyłam 40 lat. I chciałam powiedzieć Wam może w jakim jestem miejscu teraz w życiu, jak się czuję i jak się czuję w ogóle z tym faktem. Już od jakiegoś czasu właściwie myślałam sobie o tym i mówię, kurczę, 40 lat to już jest, słuchajcie, taka liczba no pokaźna, prawda? Ja ogólnie czuję się bardzo młodo w sercu, w duszy i wielokrotnie o tym wspominam, jeśli śledzicie mnie na Instagramie, to na pewno już słyszeliście o tym, o czym teraz powiem, dlatego że no, wielokrotnie o tym po prostu mówię. Czuję się bardzo młoda duchem i myślę, że to jest fajne. Potrafię jakoś mam tą młodość po prostu w sobie i potrafię się cieszyć życiem jak młoda osoba. Staram się, nie staram się, jestem bardzo, bardzo wdzięczna Bogu i sobie i w ogóle za wszystko, za to, że mam siłę, na przykład do ćwiczeń, za to, że mam zdrowie, za to, że nie mam żadnych właśnie jakichś, nie wiem, problemów takich uporczywych, za to, że jestem naprawdę, czuję się, słuchajcie, silniejsza, najsilniejsza w ogóle ever, psychicznie i fizycznie, właśnie mentalnie, emocjonalnie. Jest to naprawdę wspaniałe, bardzo to doceniam. Oczywiście, tak jak wielokrotnie również o tym mówię, moje życie nie jest idealne, nie jest perfekcyjne, ale ja naprawdę to życie doceniam, dlatego że uważam, że wszystko, co nam się w życiu dzieje, to dzieje się po coś, po to, żebyśmy się jakby stawali coraz lepsi codziennie i trzeba nawet te jakieś tam negatywne właśnie zdarzenia w naszym życiu, trzeba spojrzeć na nie w pozytywny sposób. I ja doceniam to, że właśnie mam taką chęć w sobie dostrzeżenia tego, prawda? I możliwość, bo nie każdy, myślę, może zastanawia się nad takimi rzeczami i ja jako 40, właściwie ja cały czas chyba w to nie wierzę, że mam 40 lat, naprawdę. Czuję się, jak się z tym czuję? No czuję się, tak powiem Wam szczerze, że tak wcześniej się czułam, mówię, kurczę, zaraz jakby wkraczam w te 40 lata, no nic się, słuchajcie, nie zmieniło, jakby nie patrzeć, mówię, czuję się młoda duchem. Ogólnie jestem teraz na takim etapie w swoim życiu, że naprawdę wierzę w to, że życie zaczyna się po 40 i nie wiem, czy tak jest, czy każdy tak ma po prostu, ale ja Wam powiem tak, moje dziecko ma teraz już prawie 5 lat i jest jakby już taka, nie wiem, odchowana. Wiadomo, że oczywiście muszę się nią zająć i w ogóle, ale poszedł teraz do szkoły, ta szkoła ją zupełnie zmieniła, w końcu po 4,5 roku zaczęła spać we wrześniu, teraz mamy grudzień, więc ona dopiero wrzesień, październik, listopad, grudnie, no dopiero ponad 3 miesiące temu zaczęła spać, przysypiać całą noc. Dla mnie to bardzo dużo zmieniło, dlatego że ja nie spałam przez 4,5 roku i w tym okresie właśnie to było
to było w ogóle coś takiego, że ja nie wiedziałam, czy jak miałam ten czas na przykład wolny dla siebie, tak jak Ariana na przykład jest z tatą w weekend, jak miałam ten czas dla siebie, to nie wiedziałam, czy ja mam spać, czy mam się ze znajomymi spotykać i zawsze jakoś wybierałam odpoczynek i sen, dlatego że ten brak snu jednak miał wpływ na moje zdrowie i na to samopoczucie również, prawda? Również właśnie ucierpiały jakieś takie moje stosunki z ludźmi, w tym sensie, że no jakby trochę to też zaniedbałam, bo nie miałam czasu, jakby nie miałam, nie to, że czasu, nie miałam po prostu siły spotykać się z ludźmi. Teraz na przykład czuję się, że wróciło mi to życie, że odzyskałam swoje życie na nowo, właśnie od momentu, kiedy ona zaczęła spać. I czuję się z tym fantastycznie. Nawet chyba z moim tatą jakoś rozmawiałam kiedyś i mówię, tato, mówię, ja ostatnio cały czas wychodzę na po prostu na jakieś imprezy, do barów, z ludźmi się spotykam, ale ja to, mój tata nawet chyba powiedział, mówi, no słuchaj, nie wyspałaś się tyle czasu, to teraz używaj, słuchaj, życia. Ja mam też również do tego takie podejście, że mam 40 lat, kiedy będę się bawić i szaleć, jak będę miała, nie wiem, 60 lat? No raczej nie, dlatego słuchajcie, życie jest tylko jedne, trzeba go używać. Uważam, że w życiu musi być taki balans, równowaga i to też zrozumiałam dopiero, bo ja zawsze byłam taka pracować, zawsze jakieś nowe projekty, zawsze sobie coś nowego wymyślałam i jednak w życiu potrzebna jest równowaga. Trzeba pracować, trzeba się bawić, trzeba skupić się również na zdrowiu. Wszystko musi być jakoś tak właśnie w równowadze, prawda? I żebyśmy my się czuli również psychicznie lepiej, żeby nawet jeśli jesteście rodzicami, to ja uważam, że powinniśmy mieć nawet ten balans. Nie można się zatracać w jednym, na przykład właśnie tylko, nie wiem, w pracy, albo nad opieką dziećmi, czy czymkolwiek innym, albo nawet właśnie skupiać się tylko na imprezowaniu, no bo tak, takie życie nie jest. Myślę, że fajnie właśnie mieć tą równowagę. I ja uważam, ja dopiero teraz, słuchajcie, w wieku prawie 40 lat odkryłam to, bo pierwsze nauczyłam się w tym roku odpoczywać. Naprawdę, również wielokrotnie na Instagramie o tym wspominałam, ale nauczyłam się odpoczywać i to jest wspaniałe. Bardzo się z tego cieszę, słuchajcie, zajęło mi to 40 lat prawie. Nauczyłam się bawić również, korzystać z życia, słuchajcie, stosunki międzyludzkie są bardzo, bardzo ważne nawet dla zdrowia. Nawet takie, słuchajcie, trochę szaleństwo też jest nam właśnie potrzebne. I ja jestem teraz w takim miejscu w życiu, że naprawdę doceniam to życie z każdej strony. Doceniam to, że jestem mamą wspaniałego dziecka. Moje dziecko jest po prostu naprawdę tak zdolne, utalentowane, wspaniałe. Doceniam to, że mam ten czas dla siebie również wtedy właśnie, kiedy Ariana jest na przykład z tatą. I to jest wspaniałe, bo mam ten czas dla siebie, prawda? I każdy z nas czegoś takiego potrzebuje. Doceniam to, że mam siłę, słuchajcie, na trening na przykład, do ćwiczeń, jestem w najlepszej formie w swoim życiu, naprawdę. To nie znaczy, że jestem najchudsza, kiedyś byłam chudsza, ale dla mnie na przykład ja dążę do czegoś innego, na przykład próbuję sobie tyłek zbudować i udało mi się to również w tym roku, po części oczywiście ten cel w dalszym ciągu będę kontynuować, ale jestem naprawdę wdzięczna, że mam siłę do ćwiczeń, że mam siłę się bawić nawet, że mam radość życia w sobie, bo uważam, że niektórzy ludzie są też nie potrafią tego w sobie znaleźć. Ja naprawdę odnalazłam również to w sobie. Zresztą zawsze miałam taką, nie wiem, jakąś energię do życia i chęć do życia. Kocham ludzi, kocham otaczać się naprawdę wspaniałymi ludźmi i jakoś zawsze tych ludzi tak do siebie przyciągam. Także to są moje przemyślenia, słuchajcie. Czuję się fantastycznie w wieku 40 lat i no jest, słuchajcie, fajnie, naprawdę jestem wdzięczna za wszystko. Nie wiem, przez jaki okres Wy w życiu teraz przechodzicie, jak miałam 30 lat, to w końcu jakby wiedziałam, kim jestem. Oczywiście teraz to już jest na takim jakimś zupełnie wyższym poziomie, bo miałam te 10 kolejnych lat na to, żeby siebie odnaleźć. I to jest wspaniałe, to jest piękne. Wiem, kim jestem, wiem, czego chcę. To jest zdecydowanie osiągnięcie właśnie tych moich lat 30. No i słuchajcie, oby było lepiej, prawda? Dobra, już koniec tego gadania. Chciałam Wam pokazać jeszcze, zamówiłam kilka rzeczy z Shein. Może Was czymś zainspiruje. Kilka fajnych rzeczy dostałam. Uwielbiam ostatnio, w ogóle mam obsesję na punkcie body. W każdej formie po prostu. I zamówiłam ich trochę. Pokażę Wam zresztą zaraz. Numer jeden, który jest przecudowny, przepiękny, bo bardzo mi się podoba. Ono ma w ogóle tutaj usztywniane, jest taki jakby staniczek wbudowany. I tu jest taka koronka.
Body jak body nie będę Wam pokazywać, ale pokażę Wam z tyłu, jak wygląda. Wygląda tak, przepięknie. Tutaj jest na jeden guziczek zapinane. Jest bardzo, bardzo ładne. Naprawdę można sobie w spodnie, właśnie do spodni, można sobie do spódnicy ubrać. Przepiękne. To body jest przepiękne. Ma przepiękny zielony kolor. Tylko muszę tutaj sobie jakiś stanik załatwić, taki przyklejany, dlatego że to body ma gołe plecy i ono ma tu guziczek. Ja go nie zapięłam, dlatego że nie mogę, coś mam za długie paznokcie. Więc to body ogólnie zapina się tak, ono ma taką koronkę. Zobaczcie, ono będzie tutaj zapinane, ma całe plecy gołe i ma tutaj taką koronkę. Jest przepiękne, przepiękne. Uwielbiam też do, można właśnie do spódnicy, do spodni. Piękne. Jak Wam przed chwilą mówiłam, że wychodzę częściej troszeczkę, zamówiłam sobie taki top, nie wiem czy go zatrzymam. Właśnie lubię krótsze topy, dlatego że mam te spodnie z wysokim stanem. Ma tutaj koronkę z tyłu. No i tak wygląda z tyłu. Na pewno na lato się przyda, na jakieś tańce. Także ma taką koronkę. No jest fajny dosyć. Moja koleżanka, w ogóle ja zawsze miałam taki, wiecie, kompleks na punkcie tego, że mam mały biust. Moja koleżanka właśnie powiedziała, że słuchaj, masz fajny tyłek. Lepiej mieć fajnie, jak są małe cycki, zawsze tyłek większy się wydaje. Więc słuchajcie, przestałam się przejmować. Naprawdę, bez stanika nawet ubieram takie topy i się nie przejmuję. Top, który, słuchajcie, ja preferuję, jak wychodzę, ubierać zawsze coś z krótkim rękawem albo bez rękawków, dlatego że mnie jest zawsze gorąco. Ale ten top jest taki bardzo cieniutki, no i ma tutaj takie świecące, jak się nazywają, takie kryształki, nie wiem jak to się nazywa. Z tyłu tego nie ma. Także również jest krótszy. Podoba mi się, bardzo mi się podoba nawet. Także na jakieś wyjścia też fajnie się prezentuje. Nie, że ja Ci pokażę Wam, to jest taki jumpsuit, kombinezon, który no bardzo chciałam już, drugi, trzeci już chyba zamawiam. Tutaj ma takie ramionczka, dlatego że on mi właśnie spada. Ja mam ten problem, ja mam chyba długi tułów, bo u mnie wszystko tutaj jest za krótkie, one spadają, po prostu nie są wystarczająco długie. Z buchu ostatnio też zamówiłam dwa i musiałam oddać, dlatego że no wszystko było dla mnie tutaj za krótkie. Mam po prostu za długi tułów, czyli to też po prostu muszę oddać, ale jest fajny, jeśli ktoś jest troszeczkę mniejszy, znaczy mniejszy, krótszy w sensie w tułowiu, no to polecam. Kochani, to już by było, to by było na tyle, jeśli chodzi o tego vloga. Dajcie znać, słuchajcie, od nowego roku mam w planie robić regularnie filmy, bo ostatnio się zaniedbałam, ale potrzebowałam czasu dla siebie. Co chcielibyście zobaczyć? Wiem, że vlogi są najczęściej najlepiej oglądane, ale chciałabym się również na zdrowiu skupić. Dajcie znać w komentarzach na dole, subskrybujcie kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie. Lajkujcie, pozdrawiam Was serdecznie, pa pa!